Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku LA z Metalem. Jest to już ostatni odcinek, w którym nauczymy się dwóch ostatnich OLL-i, które mam na kartce, czyli 54 i 55. Od razu wam je pokażę na wstępie. No i oprócz tego, no jeszcze pod koniec filmiku powiem kilka rzeczy o zawodach, ogólnie czego od siebie oczekuję, jakie mam zamiary, co chcę zdobyć. O kostkach już mówiłem i teraz wam jeszcze powiem od razu na początku. Tutaj mam, będę rozdawał takie wizytówki moje. Ogólnie od Metala. Tutaj mamy pełne logo wygranej pracy. Metal sticker z naklejki na każdą kostkę. Facebook Adam Guzik. YouTube, adres e-mail, na który można składać zamówienia. Myślę, że każdemu się spodoba. Jak będziecie chcieli, to możecie sobie podejść do mnie i wziąć jedną. Ogólnie na walizce, z którą będę chodził, będę miał też napis Metal, taki spory, i będzie łatwo mnie znaleźć. Będę miał też właśnie tą pracę na koszulce. Więc myślę, że nie będzie problemu. Jedziemy. Mamy tutaj dwa. Zaczynamy od tego. Mamy tutaj Elkę w odbiciu lustrzanym. Przełożmy to tu. Mamy tutaj Elkę w odbiciu lustrzanym, tylko że mamy jeden bloczek dwukolorowy. Z przodu go nie mamy. Czekajcie, coś strasznie daleko. Mamy jeden bloczek dwukolorowy z tyłu i tutaj już nie mamy bloczka. I w takiej sytuacji trzeba zapamiętać dwie rzeczy. Bo czasami się robi tak, że właśnie rusza się tym kawałkiem, co wystaje. I tutaj trzeba zapamiętać odwrotną rzecz, że jak mamy L w tą stronę, to jest na lewą rękę. I to trzeba sobie zapamiętać, bo mi się już kilka razy zdarzyło, że się pomyliłem. Czyli łatwo jeszcze tutaj, nie mamy slota, więc jakby odjeżdżamy tą pustą częścią tam, gdzie nie ma slota. Dobra, jedziemy. Mamy tutaj tak. Odjeżdżamy do tyłu. Jeszcze raz. Odjeżdżamy do tyłu, back, L, tutaj mamy taki slot, wyjeżdżamy prawą stroną, znaczy no chowamy się, przekręcamy, wracamy tu i z powrotem wracamy, tak jak to wcześniej zrobiliśmy. Jeszcze raz, jedziemy do tyłu i wyciągamy takiego slota, tak od metody Sexy Move. Po prostu taki ruch do tyłu. Tu mamy tego slota. Potem jedziemy tutaj. Tu dosuwamy i wracamy. No nie wiem, też to jest wszystko oparte na metodzie Sexy Move. Teraz wracamy tutaj tym slotem. I wracamy, dokręcamy i wracamy. Ok, to może jeszcze jeden raz, ostatni i skończymy. Do tyłu wyciągamy slota, wracamy tym, dosuwamy, znowu wracamy, cofamy, dokręcamy czwóreczkę i mamy algorytm. Tutaj mamy też podobny, który już umiemy. Teraz mamy na prawą rękę, czyli kiedy LK ma swoją normalną postać. I właśnie mamy tutaj, nie mamy bloczku, a ten tu mamy bloczek. I zapamiętujemy, że właśnie tu, gdzie nie ma tej żółtej kropki, odjeżdżamy tą warstwą. Czyli na prawą rękę. Dobrze, jedziemy. Do tyłu, wyciągamy slota. Wracamy tu, przesuwamy, cofamy i cofamy. Tak, tak, tak. I mamy algorytm. Jeszcze raz. Do tyłu, wyciągamy tego slota, cofamy tym, czy tam raczej wychodzimy, dojeżdżamy tym i wracamy. Potem wracamy tym, tutaj dorównujemy do czwórki, teraz wam pokażę, tworzy się taka czwórka, czyli dojeżdżamy do czwórki, dosuwamy ją tutaj do równego i wracamy. A jeszcze raz, ostatni, teraz może szybko i tak. No, i to był algorytm.
Dobra, to teraz czas nadszedł na to, żebym powiedział coś o moich, o konkurencjach, w których biorę udział. To zaczniemy tak. Zacznę od dwójki, będę układał na dwójce Diana. To jest akurat Cyclone Boys, ale chwilowo nie mam Diana, to Diana pożyczam sobie od Janme, jak kojarzycie w ogóle go jeszcze od kuzyna. I będę na niej układał, na czarnym plastiku. Czasy tutaj w ogóle nie ćwiczę dwójki, w ogóle. Może kiedyś się nauczę Ortegi, bo nie mogę znaleźć algorytmów do wydrukowania. No i czasy, jakie tu bym osiągnął w ogóle, to fajnie jakby było sub 15. Nie chcę się za bardzo upokorzyć, ale jak już się zapisałem, to się zapisałem. Jedziemy dalej. Trójka OH. Mam tutaj Fangshi 54,6 mm. Kostka bardzo fajnie leży w dłoniach. I się rusza całkiem, całkiem. W rezerwie mam jeszcze Diana na żółtym plastiku. No, może go wam pokażę teraz. Sorry. Tutaj mam Diana na żółtym plastiku. Kostka po nasmarowaniu naprawdę jest zarąbista. Właśnie do one handa się nadaje idealnie. Na takiej, tylko na niebieskiej, pobiłem swój rekord. Mój rekord w ułożeniu one handem to jest 30 sekund. A fajnie jakbym ułożył sub 40. Sub 40, sub 45 sekund oczywiście. Myślę, że tutaj też nie ma co konkurować z innymi, bo dużych szans na wygraną nie ma, bo są czasy 20 sekund. Dobra, tutaj mamy już, odkładamy. Główna konkurencja trójka. Będę układał na YJ Chilong, na plastiku primary. Kostka naprawdę porusza się świetnie, jest prawie nowa. Moją Weilong sprzedaję. Właśnie go umyłem całego. I no, na tej kostce chciałbym osiągnąć jakiś fajny, jakby się jakiś rekordzik trafił. Average to chciałbym może jakieś sub 20, to by było wyśmienicie, jakby mi się udało, ale to musiałbym się naprawdę odstresować i tak na luzie wziąć, bo tak poprawnie. Dobra, jedziemy dalej. Czwórka. Będę układał na czwórce moju Vase'u na też plastiku primary. Myślę, że fajnie jakbym ułożył sub minuta 40. Jakby był jakiś rekordzik poniżej minuta 30, to by było fajnie. Za złych czasów też nie mam, ostatnio przykoksiłem na tej kostce, naprawdę się wyśmienicie układa. Chyba nikt takiej kostki nie ma, oprócz mnie, w sensie, że na primary w Polsce. No i nuta tutaj fajnie jakbym przeszedł do drugiej rundy, chociaż nie wiem jaki jest limit, chyba coś tak właśnie półtorej minuty. Nie wiem, nie orientuję się. Tutaj mamy piątkę od Shengshu. Fajnie jakbym na tej kostce ułożył jakiś czas poniżej 3 minut, wtedy by był jakiś rekord. Na jakieś większe awanse nie liczę, bo tutaj po prostu jestem słaby w porównaniu do innych. Ogólnie moje czasy to nie wiem, tak 3 minuty 10, 20. 3 minuty 10 jakbym miał średnią, to by było dobrze. O, jakbym kiedyś poćwiczył, to może będę lepszy. Mam naklejki swoje, Fulbrighty. Całkiem kostka fajnie wygląda. No. I będę układał jeszcze Pyraminxa, którego kompletnie nie ćwiczę. To już taka totalna lama będzie. Bo no, w ogóle nie wiedziałbym jak się zabrać do ułożenia. Co najpierw zacząć układać, żeby jakoś szybko to poszło. Ale myślę, że właśnie i będę nagrywał solwy, ale niestety nie będę, niestety na moją korzyść, nie będę nagrywał właśnie pyrki i dwójki chyba też, bo to już by było totalne upokorzenie na moim kanale. O, widzicie, mamy LKS z dwoma. No. No i ogólnie będę miał dużo naklejek do sprzedania. Nie będę ich już teraz wyciągał, bo całą walizkę spakowałem. Dużo kostek mam do sprzedania, więc
Możecie się spytać w komentarzach albo cofnąć się do wcześniejszego filmiku o LL z metalem, tam gdzieś powinien być w zakładkach. I ogólnie jakby co, to chyba będzie taka możliwość, że będę przeklejał, że mogę komuś nakleić na kostkę bezpośrednio. Tylko że tam nie wiem po ile, za 2 zł mogę nakleić komuś. Zobaczę jeszcze. No i myślę, że to by było tyle w tym filmiku. Dzisiaj trzeba zakończyć wszystkie OLL-e markerem. Super. Ostatnie 2 OLL-e skończone. Więc jeszcze raz przypominam, że jak będziecie chcieli, to zgłoście się do mnie. Mam takich wizytówek sporo. No, więcej nawet, ale nie pokazuję wszystkich, bo tak się nie powinno robić. No i po prostu tutaj jest kontakt, adres i w ogóle. Nie wiem, jak macie jakieś pytania, no to piszcie i cieszę się, że dotrwaliście razem ze mną do tego ostatniego odcinka. Zapraszam jeszcze do brania udziału w konkursie. Do jutra jest rozstrzygnięcie. Będzie losowanie. Pracę już oczywiście wygrał jeden użytkownik. Chyba, może sobie nawet przypomnę, jak się nazywa. Zobaczmy. Nox Good. Użytkownik Nox Good zrobił najlepszą pracę. Dobra, jutro będzie dokładne rozstrzygnięcie. Sorry, że tak się przedłużyło, ale to tak bym złączył 2 filmiki. No i dzięki za oglądanie i do jutra.